kiedy to dziewczyny, prześliczne jak róże, jak ten kwiat kaliny, przed swymi domami koronki robiły. Robiły koronki i ślicznie śpiewały o Janku, co kochał, ale nie był stały. Wszystko to się działo w tej naszej Bobowej. Tak jak tradycyjnie co roku festiwal jest organizowany początkiem października i chociaż może nieco mniejszym rozmachem z racji różnych kłopotów, jakie musieliśmy tutaj pokonywać, ale myślę, że ten festiwal będzie bardzo atrakcyjny. Będą imprezy, które wywołują już dzisiaj ogromne zainteresowanie, jak chociażby występ zespołu Enej na Bobowskim Rynku, ale też przyjechało wiele koronczarek z całej Europy i myślę, że te doświadczenia i te spotkania z koronczarkami tu z Bobowej i nie tylko z Bobowej, ale z całej Polski mogą uskutecznione być tym, że jeszcze wzbogacą się o swoje właśnie własne jakieś pomysły i to, że my też staramy się jako samorząd Bobowej dbać, żeby ta tradycja nie zanikła, mimo że nie ma już w szkole, w Zespole Szkół Zawodowych nauki tkactwa czy wyrabiania koronki klockowej, ale my organizujemy warsztaty nauki wyrabiania koronki klockowej, szczególnie dla najmłodszych osób, to jest dla dzieci ze szkół podstawowych i z gimnazjum, jest bardzo dużo chętnych, w tym również chłopcy. To świadczy o tym, że zainteresowanie koronką jest i myślę, że tradycja tej bobowskiej koronki nigdy nie zaniknie. Festiwal z założenia miał inspirować, miał pobudzać nasze bobowskie, a potem okazało się, że polskie środowisko koronczarskie. Dlatego, że przede wszystkim, kiedy był pomysł na zorganizowanie tego festiwalu, kiedy po kilku wyjazdach za granicę usłyszałem, kiedy my przyjedziemy do Polski, zrobiło mi się trochę słabo w tym momencie i zastanawiałem się, jak sobie takie potężne przedsięwzięcie wtedy ówcześnie, jak poradzimy. No ale jak mówię, no, do stowarzyszenia dołączyło również Centrum Kultury i na tyle to chyba jest skuteczne, że teraz już nie mówimy o upadającej, zanikającej koronce klockowej w Polsce, tylko z tej bobowej. Może nawet nie zakładaliśmy tego. Wyszedł taki silny nurt instruktorek, które zaczęły krzewić tą koronkę klockową w Polsce. A teraz koronka w Polsce, to ona już żyje własnym życiem. To są kluby koronczarskie od morza do Tatr. Może nie jest ich setki. Na razie są dziesiątki. Mamy tego przykład, bo przyjeżdżają na każdy festiwal jak do swoistej Mekki, czyli tu, gdzie się wszystko zaczęło. Jakie korzyści dla miasta Bobowa wynikają z tego, że właśnie tutaj zostaje organizowany festiwal? No przede wszystkim to promocja dla samej Bobowej, ale dla całej gminy. Też możliwość pokazania się ze swoimi wyrobami dla samych koronczarek, ponieważ jest to trudna praca, bardzo misterna, wymagająca wielkiej cierpliwości, ale też i talentu i różnych zdolności. Możliwość przecież otrzymania jakichś zysków z tego tytułu. Jeżeli festiwal wywołuje takie duże zainteresowanie, wiele osób przyjeżdża, interesuje się, też jest szansa sprzedać tą koronkę klockową. No i poza tym to myślę dla naszej miejscowości ważne jest to, że przyjeżdża bardzo wielu gości i przecież inne instytucje, sklepy, zakłady też na tym bardzo korzystają. Przebija się zawsze kilka tysięcy osób w ciągu tych kilku dni i to jest pozytywne.